Tylko takie wózki lokalne, one wyraźnie na tej mapie są zaznaczone. A potem Lipnica murowana. Natomiast do miasta można było wjechać od tej strony, gdzie my teraz idziemy, albo od strony Plastyka, tam była bardziej popularna droga. Targi, trzy jarmarki w ciągu roku, bardzo dużo, handel żydowski, skład win. No jeszcze taka ciekawostka, bo trochę jak mówimy o tym szlaku węgierskim, to jakoś nic nie wspomnieliśmy o węgrzynach i winie węgierskim, które przecież było tym podstawowym towarem, które bardzo chętnie sprowadzano do Bochni. W Bochni handlowano tym. Był taki mieszczanin Maciej Iraszewski, z pochodzenia szlachcic, ale dorobił się fortuny na tym handlu winem. A Lubomirscy, no to wystarczy, że powiem tylko, że po śmierci wojewody Stanisława Lubomirskiego na tej stypie, na tej uczcie pogrzebowej wypito 200 beczek węgrzyna. Ale proszę nie myśleć, że to jedyne wino, jakie wypito. Ja podaję tylko, ile wypito węgrzyna, 200 beczek. I to nie takie beczki, jak teraz mamy. I to nie takie, większe litra. Dokładnie, prawda? Tak. I cóż, proszę Państwa, no troszkę z nas czasu, nie jesteśmy troszkę zmęczeni, no, dojdziemy do rynku i myślę, że tam się pożegnamy. Może jeszcze, jak będziecie mieli Państwo jakieś pytania, to odpowiem. Tu mamy Wiśnicz. Patrzcie, zamek Wiśniczą. I to by było na teraz tego miejsca.